Cześć, witam was w tym odcinku z serii Strzelmy sobie randomka, a tym razem chciałem wam pokazać bitwę na żywo niszczycielem czołgów amerykańskim, czyli M18 Hellcatem. Hellcat, wiadomo, w przyszłym patchu będzie miał swój model HD, będzie wyglądał dużo, dużo ładniej, ale do tego czasu chciałbym wam pokazać jeszcze jedną bitwę na naszym normalnym serwerze zwykłym, gdzie też posiadam tylko Hellcata. Odkupiłem go, kiedy był na zniżce i oczywiście nie żałuję, bo jest to rewelacyjna maszyna. Tamte dwie bitwy akurat nie były fajne, które pokazałem wam na serwerze testowym. Zgadza się, ale teraz postaram się to zmienić. Odkupiłem ten czołg także dlatego, że gdyby był moment, gdy mam więcej kredytów, to chętnie załaduję złotą amunicję i po prostu będę sobie kręcił jakieś takie fajne wyniki na ósemkach, po prostu będę brał pluto na przykład z ósmym tierem, będę tam sobie jakieś fajne wyniki kręcił, bo wiadomo, to dzieło jest bardzo, bardzo dobre. Na goldzie tam ma 243 penetracji, wiadomo, na zwykłych też sobie radzi, ale to tylko na szóstych, siódemkach, no na ósemki niektóre także, ale no już wyżej dziewiątki, ósemki niektóre to już jest problem, prawda? To chyba dobrze już wiemy. No tak, tylko mówię czysto teoretycznie, że jest taka opcja, że można sobie fajne wyniki kręcić na tych wysokich tierach, bo na niskich no niestety jest zazwyczaj mało damage, no bo mało HP, prawda? To idzie oczywiście ze sobą w parze. Jest łatwiej, ale też i nagroda jest mniejsza. Na tych tierach wiadomo, główny taki przeciwnik Hellcata, który no może zaboleć, może być problemem, to jest KW2 chyba tak naprawdę. KW-DNS to są takie dwa największe potwory według mnie. KW2 dlatego, że z hekami z Trollgana, które no po prostu ma tyle damage, że masakra może zdjąć nas na hita, a KW1S zabiera 3/4 HP, więc oczywiście to są nasi chyba głównie oponenci na tym szóstym tierze. Hellcat ma inne atuty do walki z tymi pojazdami i większość graczy je zna. Przede wszystkim prędkość, zwrotność, no i 90, która strzela dużo, dużo szybciej, jest dużo celniejsza i lepiej sprawdza się, kiedy musimy po prostu oddać dużo strzałów. Tamten mały szkrabek mi uciekł. Szkoda. Jak Panzer 4. Kurde. Coś mi tutaj nie idzie celowanie. Tam raz z autoaimem próbowałem, teraz ten się wierci. No nie, no nie, 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 tak być nie może. Co jest, panowie? No ej, no to już jest przesada lekka według mnie. Ja rozumiem wszystko, ale wszystko ma swoje niestety granice. No ile ja tych strzałów będę podawał? No tragedia. W ogóle nic nie wchodzi. Nie, włączył mu się jakiś, włączył jakiś protection od Wiktora, czy co? Churchill, jest Churchill, dobra. Churchilla chętnie bym dopadł, bo to łatwy cel. Raz. I chyba będzie dwa. Jak go przebije. Dobra, dostał. Wygrywamy z Churchillem, ale jeszcze tutaj jedzie KW1. Oczywiście Hellcat oprócz działa, ma także bardzo dobre konto opuszczalne działa. Które teraz wam pokazuję. ...12 HP niestety, pechowo. Ale jest na hita. Dobra, zdjęty. Teraz pytanie, czy tu nie ma KW2 może, bo ona jeszcze jest tutaj ewentualnym problemem. Wychylimy się lekko. Nie ma. Chyba. Jest taki gracz w kaźnie. Chyba. No. Wygląda czysto. Sprawdzimy lewą stronę. I jest fałeczka tyłem. Obrócona. Spodobał raz. I to wykorzystałem oczywiście.
KW2 strzeliło, KW2 strzeliło, ale Churchill Gun Carriage. Kurde, dużo, dużo HP zabiera. Mogę zginąć, jak się nie cofnę szybko. Kurczę. Bardzo dobre działa ma ten Churchill ogólnie. Kiedyś pamiętam, kto na nim grał, to bardzo dobrze przebijało to działo. Chyba ma tam 200 penetracji, coś takiego. No i tutaj KW2 zaraz zajmiemy. Może 90 HP. Dobra, zdjęty. No podoba mi się to, podoba mi się to. Idzie dobrze mi całkiem. Nie rozczarowuję chyba tutaj publiczności do końca swoim stylem gry. No i tego fałkę, tą fałkę bym chciał zdjąć. Ona nie ma na pewno 8-8, więc Machitem nie zdejmie, ale muszę ważyć i tak. Uciekł? Uciekł tą fałkę, czy gdzie? Gdzie? Jest tu, dobra. Puf! Dostał. Ostatnia peska zwykła. I piąty kill. 3000 uszkodzeń. Całkiem dobry rezultat według mnie. Cały czas oczywiście troszeczkę muszę się za gardło łapać, chętnie bym się czegoś napił. Kompot piję, powiem wam, że mama ugotowała kompot. Piję kompot chyba od tygodnia już tak, co 2 dni. I po prostu muszę sobie go przez takie sitko przelewać, bo ja akurat jak piję kompot, to nie lubię za bardzo tam jabłka, jak jest, czy truskawki są w kompocie. Wolę po prostu sam kompot, samą no ten właściwy napój, tak, bez dodatków. Nigdy nie lubiłem akurat tych, ja to mówię resztki, tak. Wiadomo, to nie są resztki, ale to mówię resztki. Resztki jabłka, resztki po prostu truskawek. Ja tego nie lubię. Zawsze najbardziej po prostu, jak piję kompot, to wiadomo, woda i no ten napój, tak. Tutaj jest wynik tej bitwy, odznaka mistrzowska, 3000 uszkodzeń. Bez golda, wyjątkowo. 19 strzałów, 14 przebić, 1800 expa. Czyli zobaczcie, wystarczyło zagrać szybką, przeciętną bitwę jak na mnie i po prostu mistrzowska. Bardzo szybko mi się tutaj udało to osiągnąć. Jestem siebie troszeczkę zadowolony nawet. Nie ukrywam, bo no, to nie jest, nie szło mi tym czołgiem najlepiej ostatnio, ale wiedziałem, że tkwi w nim potencjał. No ale to tyle chyba już, tak? Nie będę więcej grał. Może kiedyś w przyszłości jeszcze. Także ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia, na razie. Cześć.